Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Planszówki TV. Jest to wydanie którejś tam z kolei. Planszówki TV jest to kanał, w którym prezentujemy najnowsze gry wydane w Polsce o grach planszowych. Jeśli jesteś fanem gier planszowych, musisz nas oglądać w każdy tydzień, w każdy wtorek jest nowa audycja. I dzisiaj właśnie nastąpił wtorek, więc dzisiaj jest nowa audycja i teraz jest bziu bziu. I witamy się, w tym tygodniu ukazało się cała masa różnych sytuacji i kurczę, muszę tutaj sobie notatki. Czy teraz wjeżdża ekran może? Nie wiem. Proszę, żeby ekran wjechał. Wjechał. Bo ja odczytuję z kartki, nie chcę, żeby to było widać publicznie. Wydawnictwo Rebel wydało Budowniczowie Antyk. To jest nowe wydanie gry Budowniczowie Średniowiecze, które jest takie samo, tylko ma inne ilustracje, chyba. Ukazała... I tytuł ma zupełnie inny. Psychodropsy sezon drugi. Gry dla dorosłych. To w ogóle no comments. Ja słyszałem, czy widziałem, że to jest jakaś... Based on the Cards Against Humanity. Phalanx Games Polska wydało grę Studium w Szmaragdzie w tym tygodniu. Wydawnictwo Granna w zeszłym tygodniu wydała grę Cefaulizację, która miała premierę na Essen w tym roku. Wydawnictwo Granna wydało grę Dino kontra Dino. Nie wiem, czemu to śmieszy piecha akurat, ale no taka sytuacja jest. Wydawnictwo Granna wydała grę Motto, która jest pełna złotych myśli. I wydawnictwo Rebel Games wydało dodatek do gry Dixit 6 Wspomnienia. Wydawnictwo Bard wydało grę Nowy Jork 1901, która miała premierę na tegorocznym Gen Conie. Wydawnictwo z gry Blue Orange, i tam będzie po polsku pięknie wydana gra z ilustracjami pana Vincenta Dutraina. Oraz wydawnictwo Planszóweczka udało im się wreszcie dopiąć swego i rozesłali Zamki Zielonego Króla Ludwika, które były onegdaj na Wspieram To. Mieli, czy, proszę mi powiedzieć kogoś mądrego w firmie, ile mieli poślizgu Planszóweczka, ile miała poślizgu. Proszę mi powiedzieć, ile kiedy mieli to wydać. To tak jakbyś zgodę. Proszę, kolega Piechaczek, uwaga, Planszóweczka, nakotuję was teraz. Pół roku poślizgu, więc my ambasadorów wydamy też za pół roku. Kurka, bo tak się robi na Wspieram To. Wydawnictwo Rebel Games wydało grę Muminki. Oni się nazywają Rebel Games? Rebel Games. Oraz wydali także grę Story Cube z Batman. Przysłali nam tylko Muminki, co nas sprawia nam dużo przykrości, ale dziękujemy chociażby za te dwa nagie miecze. Muminki będziemy o nich opowiadali w przyszłym tygodniu. Wydawnictwo Baldar z północy Polski wydało grę Cthulhu Realms. Cthulhu Światy będziemy o nich opowiadali w przyszłym tygodniu. Jest to taka troszeczkę wariant gry Star Realms, tym razem po polsku, duże pudełko, będziemy o tym opowiadali w przyszłym tygodniu. Wydawnictwo Phalanx Games wydało grę Świat Dysku Sekary. To jest strasznie ciężka. Strasznie ciężka gra, jest to trzecia gra z cyklu Świat Dysku, po Wiedźmach i po czym tam, Ankh-Morg-Pork-Pork. Sekary, najszybszy niemagiczny system komunikacji świata dysku i będziemy o tym opowiadali w przyszłym tygodniu takoż. Wydawnictwo Phalanx Games wydało także w tym tygodniu grę Studium w Szmaragdzie, gdzie jest to gra Martina Wallace'a, dobrze kojarzę? Tak. Martina Wallace'a, A Study in Emerald. A wiesz skąd wiem, że Martina Wallace'a? Bo tam jest napisane na dole. Oparte na prozie Neila Gaimana, takiego pana, który pisze takie książki fantastyczne i o tym też będziemy podali w najbliższych wydaniach. Dziękujemy wydawcom za przekazanie tych gier do zaprezentowania w naszym kanale. I tyle z dużych newsów, z mniejszych newsów na Wspieram, tu nam się toczą jakieś kampanie nowe. Tak jest, ktoś tam kojarzy, jakie rzeczy tam teraz wspierają? Zostało zapowiedziane Roll for the Galaxy, polska edycja. Czy pan Łukasz jeszcze ma jakieś newsy ciekawe do powiedzenia? Zaskoczenie, bo pan Łukasz nie ma żadnych newsów. Zapraszam na stronę światgierplanszowych.pl, gdzie co pod przywództwem Roberta wrzucamy newsy do świata gier planszowych, więc zapraszamy świat gier planszowych i drogie dzieci. Jest bardzo pozytywna atmosfera w firmie. Firma Portal Agencja jest fajna firma i Planszówki TV są fajną, pozytywną atmosferą, ale przejdźmy do konkretów, przechodzimy do działu prezentacji reguł. A jeszcze, dobrze, prezentacje reguł gier. Słuchajcie, od dłuższego czasu rozumiem wam grę Dobry Glina, Zły Glina i chcemy ją wam pokazać, ale dzisiaj znowu się nie zmieściła i przepraszamy, kurka, wydawnictwo Full Cup Games. Pozdrawiamy, oni nas ostatnio pozdrawiali na Facebooku. My was pozdrawiamy w Planszówkach TV, a powiemy o was za tydzień, dobrze? Jest taka historia, że no nie da się wszystkiego powiedzieć. Dzisiaj zaczynamy od wydawnictwa Rebel Gra Boost. I witamy w prezentacji. Witamy w prezentacji gry Boost. Wydawnictwo Rebel Games, gra trafiła na rynek kilkanaście dni temu. Od razu tutaj ostrzegam, że gra ma kilka wariantów reguł. Warianty kaskada, warianty bałagan i warianty bałagan zawodowców. My prezentujemy wariant podstawowy, ponieważ mamy czasu niewiele. W grze wystąpią przepiękne ilustracje przeróżnych rzeczy. Uwaga, pokazuję ilustrację. Pan się sfokusował? Jeszcze nie. Proszę, za późno już. Już się pan za późno się pokazał. I pokazuję. Proszę, czy wydawnictwo pięknie, wydawnictwo Rebel pięknie zilustrowało na licencji firmy Ferti. Cała masa przepięknych ilustracji. Te ilustracje przedstawiają przeróżne elementy i mamy tutaj taką ściągę. Każdy gracz ma ściągę, która mówi, co to są za rzeczy. Mogą być to na przykład, uwaga, pokazuję, owoce. Pan się sfokusował?
Mogą to być na przykład, co ja tam pokażę, instrumenty? Chyba tak. Promka to instrument. Tak jest. Mogą to być na przykład potwory i tak dalej, i tak dalej. Mamy przeróżne kategorie. Tych kategorii tutaj jest, uwaga, teraz pokazuję Wam w real time. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jest 10 kategorii przeróżnych elementów. One tutaj w sobie mogą być rozłożone, żeby graczom było łatwiej. Wy tego nie widzicie w kamerze, bo kamera kameruje się na mnie, a nie na stół. Ale mamy tutaj różne elementy, czy mamy jakieś budynki, tak, potwory, tak, zwierzątka, roślinki, tak dalej, tak dalej. I jesteśmy gotowi do gry. Na czym polega gra? W swojej turze wszyscy gracze, oni to byli na 3-4 to robi, czy po kolei? Na 3-4 to się robi. Na 3-4, proszę tutaj, pan da radę? Na 3-4, udajemy, że gramy we trzech. Na 3-4 odkrywamy, ale tutaj na środek musisz. I teraz ja widzę parę budynki, krzyczę budynki i to jest, że mi się udało to zrobić. A trzeba klepnąć w stół? Ja myślę, że trzeba. To jeszcze raz. To zostaje. Teraz ugram. To zostaje. To będzie jako słodycz, czyli ostrzegam cię, z MMM. Muszę widzieć, że to jest MMM. Jedziemy, proszę bardzo. I teraz słodycze. Słodycze. Byłem pierwszy, MMM's i pączek. To są punkty dla mnie. I bo te dwie karty zostają. Cofnij to. Jedziemy, gramy dalej. 3-4. Potwory. A, mam cię. Są potwory, proszę pan zadać. I tak ta gra sobie. A powiem budynki i jesz i w ogóle to jest wszystko. I zgarniamy. Czyli trzeba, odkrywamy te karty, trzeba znaleźć właściwą kategorię dla dwóch kart, pary kart, wtedy mówimy tą kategorię i te karty zwijamy. Kto ma najwięcej kart na koniec gry, wygrywa. Trudność jest dość duża w tej kwestii, że tych kategorii jest dużo. To jak się pojawia się na przykład taki misio, tutaj mamy takiego misia, to nie wiadomo, czy to jest zwierzątko, czy to jest zabawka, czy to jest budynek. Więc tutaj się trzeba troszkę przygotować do tej gry i wiedzieć dokładnie w kudzie, jakie są kategorie. A poza tym jest to klasyczna gra na refleks, na szybkość, na to, żeby walnąć w stół i się pośmiać. Są trzy warianty reguł. Boost, tych kart widzieliście, jest dużo. Przypominam jeszcze raz, pudełko jest, uwaga, musimy to zrobić. Pudełko jest bardzo ciężkie. Gra Boost, wydawnictwo Rebel Games. Dziękujemy, gratulujemy. I jesteśmy w kolejnym wydaniu prezentacji gier. Tym razem naruszyła konwój, gra znanego autora gier z Polski, Lasego Trzewiczka. Nie znam człowieka. Gra na sieci Neurosimy, więc wszyscy fajni Neurosimy Hex na pewno są mocno zainteresowani tą grą. Mamy frakcję posterunku. Pan się fokusuje na posterunek? Proszę bardzo, działko EMP tutaj jest. Zdążył pan, czy pan nie zdążył? A tu jest atak EMP. Wszystko jest w EMP tutaj widzę. A tutaj proszę bardzo, co pan tu ma? A tu pan ma biegacza z żetonów Hexa, którego pan zapewne zna. A tu pan co tutaj będzie miał pan ciekawego? A tutaj jest trep i grupa i młody i tak dalej, różni żołnierze. A w talii Molocha, mamy przeróżne molochy. Mamy blokera, nie sfokusowałem się ładnie. Proszę bardzo, hybryda jest. Co my tutaj mamy? Rozpruwacz, poznają fajnie Hexa, te robociki, poznają je. Kogo tu mamy? A połowce poznają? Poznali. Więc mamy dwie klasyczne frakcje z Neurosimy Hex walczące tutaj o Nowy Jork. Gra ma 5 planszy. Te 5 planszy prezentuje 5 miast, Ziggy One, Iron Gate i tak dalej, aż do Nowego Jorku. Celem gracza, który steruje molochem, jest dojechać do Nowego Jorku i go zniszczyć. W tym celu będzie wystawiał sobie karty w różnych miastach, walczył bitwy, a za każdą bitwę, którą wygra, będzie mógł przesunąć żeton tutaj konwoju. Ten żeton reprezentuje, jak szybko dojdzie do Nowego Jorku. Im szybciej dojdzie, tym będzie miał większą szansę na zwycięstwo. Za każdym razem, kiedy gracz molochem wygra bitwę, może przesunąć się o 2 pola, czyli jedno i drugie przeskakuje. Dzięki temu szybciej dojdzie do Nowego Jorku. Jak łatwo się domyślić, żołnierze posterunku muszą go zatrzymywać. Za każdym razem, kiedy żołnierze posterunku go zatrzymają, po pierwsze, że konwój się poszedł tylko jedno pole, spowolnili konwój, a po drugie, gracz Molocha straci jedną kartę z talii. Jeśli on nie będzie miał kart w talii, jego szanse w Nowym Jorku są bardzo, bardzo nikłe. Gra jest grą asymetryczną. O tym pisałem artykuł. Był na naszej stronie artykuł internetowej www.portalgames.pl, zakładka konwój, tam znacie artykuł o tym, o budowaniu asymetrycznych gier, o tym pisałem, jakie się takie tworzy takie gry. Czyli talia Molocha zawiera masę kart bardzo silnych robotów. Znajdźmy jakiegoś tutaj robota, bo to akurat same specjalne mi się podchodzą. Rozprowadź siła 2, hybryda siła 2. Kogo my tutaj mamy? Stolowy ogier siła 2, szerszeń siła 3 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gracz, gra posterunkiem, ma masę żołnierzy, którzy są bardzo, bardzo słabi. Komandos siła 1, wiodowca siła 1, tutaj akurat ten ma dwójkę, tu jest patriota 1, wiodowca 1 i tak dalej, i tak dalej. Te talie funkcjonują zupełnie inaczej. Gracz, który gra molochem, wystawia bardzo potężne roboty, wygrywa masę bitew i przesuwa się w kierunku Nowego Jorku. Gracz, który gra posterunkiem, będzie wystawiał tych żołnierzy, starał się zrobić jakieś zasadzki, zupełnie na zabawa, będzie odskakiwał od bitwy, przesuwał się, odpychał roboty i tak dalej. Tyle, gra na dwóch graczy, czas rozgrywki na pudełku 30 minut, chyba jest troszeczkę, że tak powiem, trzeba tą grę znać, żeby 30 minut zagrać, bo myśmy jak w Essen prezentowaliśmy tą grę, to było na 45 minut, nawet do 60 minut gracze musieli dojechać, żeby to wszystko zagrać.
żetoniki, plansze, asymetryczna karcianka na dwóch graczy. Ja ją bardzo serdecznie polecam, bo to jestem ten Ignacy Strzewiczek. To jestem ja tym gościem. To ja jestem. Polecam jak swoją. I tyle. Konwój. Na stronie portalu niebawem będzie wideo instrukcja, a ta już teraz można przeczytać instrukcję i można przeczytać wszystko. Dziękujemy, kłaniamy się. Hollywood, gra planszowa, wydawnictwo Egmont. Twórz filmy, zarabiaj miliony, zdobywaj nagrody. Jest to gra, w której każdy z graczy wciela się w producenta filmów. Gramy w Hollywood, jesteśmy w Hollywood, będziemy zatrudniali aktorów, będziemy zatrudniali scenarzystów, będziemy kupowali scenariusze i będziemy się ogólnie dobrze bawili, żeby zrobić ciekawy film. Jest to gra draftowa tak zwana, czyli jest to gra, w której gracze powolutku wymieniają się kartami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Proszę, siedem kart dla Marka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kart dla mnie. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kart dla kogoś, kogo nie ma, ale sobie musicie go wyobrazić. Na czym to będzie teraz wyglądało? I zaczynamy w ogóle z jedną dla kartą Janusz. Taką startową. Proszę, pan ma taką startową. Uwaga, uwaga, mi się wylosowało, że mam aktorkę, miłośniczkę filmów akcji. A sobie też tam się wylosowało. Pokażę, jaką masz tam wylosowaną. Trzecią. Do kamery ją proszę pokazać. Co? Tą jedną masz taką startową, taką. No tą, co ci ją dałem tam. Co tam masz? On ma choreografa generalnie. I teraz, ja już wiedząc, że mam aktorkę od filmów wybuchowych, przeglądam sobie teraz te moje karty i tutaj widzę, że no niestety sytuacja jest taka, że tu kiepsko to wszystko wygląda. Tu mam scenarzysta. Wybieram sobie jedną kartę, wybieram sobie reżysera, on jest reżyserem kina horrorystycznego. To zachowuję dla mnie, to przekazuję Markowi. Jakiego kina? Horrorystycznego. On sobie wybrał to, daj mi to, ty tam wybrałeś, daj jemu. Teraz ja sobie już wybieram. O, słuchajcie, nie wiecie, co mi się stało, ale mam tutaj aktora, który dobry jest w horrorystycznych filmach, więc ja go sobie tutaj zachowuję, a co ci przekazuję? Ten gościu tam sobie coś wybrał. I on mi tutaj przekazał i jest, kurczę, i mam reżysera kina akcji i horrorów, wchodzi do mnie, przekazujemy dalej. O, to się liczy. To się liczy, romansy. I tak dalej, będziemy się tymi kartami wymieniali, mamy filmy króciutkie, więc nie będziemy tego robić przez cały czas. Na koniec tury każdy ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kart, plus jedną startową, daj Bóg, że mądrze wybrane. I co my tutaj teraz mamy? Co to mamy za kartę? Najważniejsze jest to, co mi się nie udało losowo wybrać, więc tu muszę troszkę oszukać. Proszę mi tutaj oszukać. O, już mam. Przede wszystkim każdy film, drogie dzieciaki, musi mieć scenariusz. Masz scenariusz? Nie. Ja mam scenariusz filmu horrorystycznego, to jest ten nóż. Ja mam boom. Oprócz tego ja mam, proszę Państwa, reżysera kina horrorystycznego i jak mam scenariusz i reżysera, to już jest dobrze. Jeszcze potrzebujemy tylko aktorki albo aktora. Tak się składa, że ja mam aktorkę horrorystyczną i ona już mi tutaj pasuje i mam także, moi drodzy, aktora horrorystycznego, a jak mam parę, to mam dodatkowy bonus. Czyli tak to pięknie złożyłem sobie z drobnym oszukaństwem. Do tego dokładamy jeszcze oświetleniowca. Oświetleniowiec sprawia, że jak mam ich aktorki i aktora, to mam dodatkową kasę. I go pożyczę, bo on jest fajny. I pirotechnika mam jeszcze. I to jest mój film. Ja mogę sobie zrobić filmu więcej. Mogę zrobić coś takiego na przykład, że słuchajcie, odrzucę jedną kartę i biorę tak zwany bezwartościowy scenariusz. Bezwartościowy scenariusz jest taki scenariusz, który jakby no, wiele nie wnosi, ale jest. Ja mając bezwartościowy scenariusz, mogę sobie zacząć drugi film. Znowu mam do tego reżysera, jest to reżyser kina akcji, jest on świetnym reżyserem. Dokładam do tego świetną aktorkę, dokładam do tego charakteryzatorkę i jakoś to będzie. Jadę do Hollywood z dwoma filmami. Tak naprawdę zanim zaczniemy te filmy wykładać, jeszcze będzie taka faza aukcji, gdzie będziemy mogli sobie jeszcze te rzeczy kupić. Mamy takie pewne żetony aukcji, co byś tam wybidował? Ja bym tego walczył. Ty byś osobnego. Ja bym panią wziął. Panią. Czy my byśmy tu jakoś powalczyli, mamy taką kaskę, kasą się biduje, ty byś sobie wziął tą panią, sobie wziął tego scenarzystę, ty bym go jeszcze dorzucił sobie i ten scenarzysta sprawia, że ten bezwartościowy scenariusz zupełnie bez sensu nagle teraz jest scenariuszem kina akcji. Następnie przechodzimy do takiej fazy, jak ona się nazywa tak naprawdę, obliczanie zysków. I obliczanie zysków, po pierwsze zliczamy sobie ikonki, które nam pasują. Jak mamy parkę, dostajemy dodatkowe bonusy. Niektóre karty nam dają kasę w ogóle tutaj sobie w rogu. Za ilość kart też to się liczy, czyli tu w ogóle mam, ile mam kart. Te wszystkie zyski, dzięki temu zrobię 2 miliardy na filmie, ty pewnie wyobrażasz o wiele gorzej. Nieprawda. Tak jest. To by się wszystko, to jeszcze następnie policzylibyśmy, kto dostał nagrodę. Ja mam tutaj, słuchajcie, mam aktora i aktorkę, która jest oscarowa, mam aktorkę Meryl Streep, która jest oscarowa i mam reżysera kina akcji, który jest oscarowy. To oznacza, że ja mam raz, dwa, trzy, cztery ikony oscarów. Ty masz ile? Raz, dwa, prezes wygrał Oscara. Thank you so much, I'm so impressed, I want to thank my mom and my dad and everybody else. Ja to dostaję. Te wszystkie karty, drogie dzieci, idą sobie
do tak zwanego archiwum, do mojego, co ja w życiu osiągnąłem i na koniec gry one jeszcze mnie troszeczkę przypunktują i zaczyna się nowa tura. Gramy tak trzy tury, trzy rozgrywki będą, trzy szanse na wygranie Oscarów. Na koniec gry gracz, który najwięcej zarobił pieniędzy z tych wszystkich filmów, wygra grę, on sobie jeszcze potem na końcu dostanie dodatkowe bonusy właśnie za zdobyte Oscary. Tyle w krótkim skrócie. Hollywood, bardzo prosta gra draftowa o ciekawe tematy robienia filmów. Musi mieć scenariusz, reżysera, aktorkę, a potem jakoś to będzie. Czy pan ma jakieś pytania? Nie ma pan, widzę pana wyrazu twarzy, nie. Który mówi, że nie ma pan żadnych pytań. Kłaniamy się nisko i to by było tyle, jeśli chodzi o prezentację gier. Dzień dobry, witamy w dziale Portal Vlog, w którym opowiadamy o grach portalu i różnych historiach. Konwój przecieczną, zobaczycie, jak się w niego gra, bardzo go polecamy. On tam się gdzieś jest w naszej sprzedaży od jakichś dwóch tygodni. W tą środę rusza przedsprzedaż Tides of Time, po polsku Poprzez Wieki, niesamowita gra draftowa, gdzie oni jeszcze wielokrotnie opowiadali. Słuchajcie, w Ameryce $12, w Essen 10 euro, a w Polsce 45 zł. Tak to wszystko się ładnie dodaje. Będzie w przedsprzedaży taniej, będzie w jakiejś lepszej ofercie. Tam ten cały drugi pokój, słynny nasze sales team, szykuje dla was fajną ofertę, więc się nie musicie nim martwić. W środku znajdziecie takie coś, znajdziecie ołówek. Był pomysł, że kolega Marek, żeby dorzucić profesora gumkę, ale nasz ołówek ma gumkę, bo to jest profesjonalny ołówek. Nie tam jakaś Ikea, tylko poważny ołówek. Jest woreczek sunowy, nie wiem nadal po co, mimo że tą grę wydaliśmy już po roku temu w Stanach. I mamy cztery żetony, mamy instrukcję napisaną wspaniale przez Łukasza Piechaczka Piecha i mamy karty. Słuchajcie, o tych kartach teraz mówiąc troszeczkę poważnie, bo tutaj też mieliśmy taką firmę, że my się tym jeszcze nie chwaliliśmy, a my się lubimy chwalić. Budżet na te ilustracje na tych kartach przekroczył budżety wielu naszych gier takich większych, typu jakieś tam Dziedzictwo czy Tezeusz. To co myśmy tutaj zatrudniliśmy the best of the best of the best z całego świata. Faktycznie chodziliśmy po takich galeriach top absolutnych. My te grafiki będziemy pokazywali w internecie, natomiast są to ilustracje niesamowite. Wszyscy recenzenci w Stanach to podkreślają, że tak wydanej gry dawno nie widzieli, przepięknie. Duży, duży budżet mieliśmy na te grafiki, ale to widać na kartach. Będziecie to widzieli, dostajecie świetny, świetnie wydany produkt. Będziemy prezentowali reguły gry prawdopodobnie w przyszłym tygodniu w Planszówkach TV, a póki co zachęcam, czy na naszej stronie już jest instrukcja pokazana, już jest instrukcja, prawda? Więc zachęcam, żeby wejść na naszą stronę internetową. Jeszcze będzie miks recenzji, więc wejdźcie na portal games.pl, poszukajcie materiałów w Polsce, to Poprzez Wieki. W tą środę zaczyna się przesprzedaż i jak to się pan przypomniał, panie Grzegorzu, kiedy premiera tego Poprzez Wieki? Kiedy to będzie w magazynie naszym? Na Falconie. To mi coś mi to mówi? Kiedy to jest? Data. Następny weekend. Następny weekend, tak jest? Następny weekend na Falconie Poprzez Wieki. Polecamy wam bardzo serdecznie i polecam wam przesprzedaż, bo wtedy to będzie fajniejsza cena. Jakieś tam pewnie 35 zł, coś takiego. Zobaczymy na naszej stronie, wszystko się tego dowiecie. Tyle się chodzi o nasze nowości. Mam informację od Marka, że są pytania o ambasadorów jeszcze cały czas. Słuchajcie, z ambasadorami jest tak, że no, kartę ja na tym odpisywałem na YouTubie, w komentarzu pod gorącą linią. Bo myśmy byli w kolejce, w tej kolejce jakoś nam się nie udało jakby tego ogarnąć, jakoś z niej wypadliśmy. Karty są kwadratowe, to się bardzo ciężko drukuje, to nie jest takie hopciub jak zwykłe karty do... Znaczy te też są trudne, szczerze mówiąc. Te są najprostsze, te są najfajniejsze, to się najłatwiej drukuje, bo są zwykłe karty takie pokerowe. Ja o tym pisałem w komentarzu na YouTubie, więc jeszcze raz jakby... Ale proszę do mnie, jak teraz się nagrywam, kolego, ciszej. Portal Games nie ma żadnego interesu w opóźnieniu ambasadorów. To dla nas każdy dzień opóźnienia, to jest dla nas dramat, ponieważ nam będziecie mniej ufali przy kolejnej kampanii Wspieram To. Jak my planujemy na przyszły rok jakieś kolejne kampanie Wspieram To, to za nami się będzie ciągnęła taka opinia, że no ambasadorowie faktycznie wyszli, ale z 4 miesiące po ogłoszeniu, tak jest? To jak mi się na początku filmiku się nabijałem z planszóweczki po przecięsku, bo też mieli opóźnienie, też tam w Chinach z kolei im się nie udało tego robić w terminie, też było opóźnienie. Jakby te projekty na Wspieram To, te, co są opóźnione, to jest zła informacja dla klienta, to jest coś, co będziecie o wiele mieli wątpliwości, żeby nas ponownie wesprzeć na kolejnym projekcie. Więc to nie jest tak, że my tam ha, nie musimy się spieszyć. My się chcemy bardzo spieszyć, się bardzo spieszymy i te kolejki po prostu w drukarniach są i nie możemy tego przeskoczyć. My walczymy o naszą reputację, walczymy o to, żebyście nam zaufali na przyszłym projekcie. Więc przez ułamek sekundy, przez ułamek naprawdę tej minuty firmy nie ma ani takiej w ogóle myśli, że nam nie zależy na tym. Ambasadorzy bardzo chcemy, żebyście mieli ich w rękach, żebyście je grali, żeby ambasadora było głośno przed świętami, żeby się pośród gwiazdwa nie sprzedawało na święta. To jest duży priorytet. Natomiast no, nie potrafimy zrobić tego szybciej. W Polsce jest jedna drukarnia, która drukuje kwadratowe karty, jest tak obłożona robotą i my nie możemy się tam po prostu wcisnąć, wypadliśmy i tyle. Przepraszam wszystkich.
Bardzo nam zależy, żeby to było jak najszybciej i staramy się zrobić, co w naszej mocy, żebyście dostali ten produkt jak najszybciej. Tyle było wyjaśnienie. Czy to sprostowałem merytorycznie? Dziękuję. Co byś mówić? Myśmy mówić, że ten kolega, który się pojawił w pracy wreszcie, właśnie się już nawet się nie obija i on szykuje koszulkę. Myśmy wam zapowiedzieli, że raz na kwarto będzie nowa koszulka. Teraz był i Settlersi, a teraz będzie Neurosimowa. Będzie znowu bardzo ciekawy projekt, bardzo fajnie przygotowany. Skąd właśnie go szykuje do druku i wypatrujcie. Początek grudnia, nowa koszulka w sklepie Portal Gamesu. Będzie mega wypaśna koszulka Neurosimowa. A jak kolega Łukasz nie przestanie tak wejść w tę klawiaturę, to tę klawiaturę zabiorę. Kolega Piechaczek jest na urlopie od dzisiaj, wziął tydzień urlopu, natomiast tak bardzo nas lubi, że przyszedł do firmy i po prostu sobie siedzi, gra na Facebook i wali w klawisze, ale z nami razem. I ja to doceniam, jest to fajny, fajny człowiek. On się po prostu z nami chce integrować nawet na urlopie. No ciastek nie przyniósł, trochę gorzej. Tam w pokoju obok salesy działają po prostu cały czas i tyle. Dzieciaki, Portal Vlog, śledźcie nas na Facebooku, bądźcie z nami na Twitterze, bądźcie z nami na Instagramie, bądźcie z nami w kontakcie, a ja już lecę generalnie do działu konkurs, bo ten filmik taki strasznie długi wyszedł, okej? Okay? Planszówki TV, witamy w dziale konkurs, teraz będziemy rozdawali gry wami i różnym innym osobom, ale zanim do tego przyjdziemy, mi się jeszcze przypomniała jedna bardzo ważna, to jest ten bardzo ważny zeszyt. Pionek, kiedy jest Pionek? Proszę mi powiedzieć, kiedy jest Pionek. 12-13 grudnia widzimy się w Gliwicach, zapraszam na stronę pionek.org, gdzie się będą pojawiały teraz informacje. Pionek, Gliwice, największa na południu impreza planszówkowa i tyle miałem do pewności, jeśli chodzi o Pionek. Co pan chciał powiedzieć? W Zabrzu się chyba ukaże, ale proszę mi teraz nie zagadywać. 12-13 proszę wejść na stronę pionek.org. A teraz jesteśmy w dziale rozdawania gier. Chciałem podziękować za udział w poprzednim konkursie. Przekazaliście nam, ile tam było? Ponad 70, nie? To jest taki standard nasz. Ponad 70... Ludzie, przekroczcie to. Stać was na to. 70 komentarzy z pomysłami na to, jak ulepszyć nasz kanał. Wybraliśmy jako zwycięzcę Molzon Grega, który dał bardzo konstruktywną uwagę. Bardzo nasz montażysta się z tej uwagi ucieszy. On poprosił, żeby jak ja prezentuję grę, żeby się tutaj wjechały takie informacje. Ilu graczy, jaki czas gry, jaka cena. Więc montażysta to będzie robił. A Molzon Greg miał absolutnie rację i to jest konstruktywna uwaga. Dziękujemy za to. I bracie, do ciebie idzie nagroda. Jaka ta nagroda do niego idzie? Myślę, żeby chciał konwy, czy chciał boosta bardziej? Może konwy mu dałem, bo to do domu dziecko to lepiej boost, nie? Czy jest taka historia, że Molzon Greg dostajesz od nas konwój. Dziękujemy ci za pomoc w polepszeniu kanału. Dziękujemy wszystkim innym za uwagę. Będziemy starali się realizować. Tych, których się nie da zrealizować w kanale, będziemy realizowali w dwóch pionkach w naszym podcaście. Bo tam było dużo fajnych pomysłów także na takie dłuższe segmenty, które w Planszówka TV się nie zmieszczą. Chciałem podziękować panu Arkowi Barciowi, który prawie że wygrał nagrodę, gdyż miał bardzo dobry pomysł, tylko że ten pomysł nie działa. Arek zaproponował, żebyśmy dawali konkursy i nagrody tym ludziom, którzy udostępnią nasz filmik. I to jest świetny pomysł, tylko się okazuje, że YouTube nie ma takiej usługi, że nie wiemy, kto udostępnił, więc nie możemy wtedy znać nagrody. Więc Arek Barć, pomysł miałeś dobry i prawie ten konwój do ciebie poleciał, tylko że teraz napisz do YouTube na support@youtube.com. Napisz im, że przez nich nie wygrałeś konwoju, bo nie mają takiej usługi, że nie wiemy, kto udostępnia. I jest taka historia. A ponieważ konwój filmik nam wyszedł strasznie długi, więc tutaj gratulujemy zwycięzcom. Tutaj mamy taką historię, że leci do domu dziecka. I słuchajcie, przysłajcie nam adresy domów dziecka i wszystkich miejsc, gdzie chcecie, żebyśmy domów rodzinnych i tak dalej. Wszystkie miejsca, gdzie możemy sprawić ludziom przyjemność i radość i wziąć te gry. To wysłamy do domu dziecka na Śląsku, ponieważ nie mamy żadnego adresu przez nas przekazanego, więc tutaj Mirek wybierze gdzieś tam, żeby to miał jakiś taki okolic naszej tutaj redakcji, żeby tutaj na Śląsku dzieciaki sobie pograły. Plus dziękujemy, Boost ufundowany przez wydawnictwo Rebel Games, dziękujemy i Hollywood ufundowany przez wydawnictwo Egmont Games, dziękujemy. Te trzy wydawnictwa i Planszówki TV wspieramy domu dziecka i to przekazujemy, a was prosimy przekażcie nam w mailach na portal@portalgames.pl adresy plusowe, gdzie moglibyśmy wysłać trochę pozytywnej energii i z chęcią będziemy im wysyłali. I konkurs na dzisiaj jest taki, że nie ma konkursu, bo strasznie długo gadaliśmy i proszę w komentarzu napisać w sposób, co wam się podoba i powiedzcie nas zaskoczne, że nie ma konkursu, tylko coś fajnego powiedzcie. Dziękujemy strzał. A, jeszcze, i nie ma takiej sytuacji. I proszę udostępnić do jasnej cholery, bo będziemy inaczej gadali. Tylko niejasne. Jest taka jest historia, że teraz jest nowe rządy są, jest były wybory, nie chcę proszę polityki, ale są nowe samorządki. I albo udostępniacie, albo koniec i nie ma interesu w ogóle. I zamykamy wszystko. Albo nie będzie nic. I skłaniam się.